tym drugim dniu tego okresu już bezpośrednio przygotowującego nas na święta Bożego Narodzenia, mówimy w tym okresie mocnym, dostajemy to przepiękne słowo. Słowo, które nam dzisiaj pokazuje historię Józefa. Z tym, że to nie jest historia o Józefie. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, to nie jest historia o Józefie. To nie jest historia, która nam pozwala lepiej rozumieć, która nam pozwala wiedzieć, która nam rozjaśnia umysł. To jest słowo wypowiedziane nad nami. To znaczy, że ta historia Józefa jest historią, która się dzisiaj ma we mnie wydarzyć. Ma stać się we mnie wydarzeniem. Że Bóg, którego dzisiaj czytamy w historii Józefa, ma stać się Bogiem moim i opisać historię mojego życia, punkt mojego życia, w którym teraz się znajduję. Pan Bóg chce ci dzisiaj odpowiedzieć. My czytamy to słowo jako słowo, które ma moc, które jest słowem sprawczym, które nie jest proklamowane po to, by wzbogacać naszą wiedzę, ale po to, by penetrowało nasze serce. Słowo ma moc przemieniać nas. Ma moc stwarzać nas. W przekładzie polskim czytamy tak w tej Ewangelii. Posłuchajcie jedno zdanie. Wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną. To słowo znalazła się można by oddać takim innym słowem, została odnaleziona. To jest niesamowicie ważne, bo zobaczcie, gdybyśmy czytali w ten sposób, że wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną, nie? Że ten moment spadł na nią jak grom z jasnego nieba, tak? Maryja o tym już wiedziała od kilku miesięcy. Dla niej to nie była tajemnica. Ona wiedziała, że w swym łonie nosi Jezusa. Natomiast rozpoczyna się historia tego, który odnalazł, że Maryja jest brzemienna. Odnalazł Maryję brzemienną. Jest ktoś, kto ją odnajduje brzemienną. I tym kimś jest Józef. Myślę, że nietrudno, słuchajcie, domyślać się, że to musiało na niego spaść jak grom z jasnego nieba. I że to była dla niego potężna próba. Józef, jako człowiek prawy, mógł i miał prawo do tego, żeby mieć plany na swoje życie. Wy też macie plany na swoje życie, nie? Ja też mam plan na swoje życie. Bo mieć plany na swoje życie, ustalmy jasno, to jeszcze nie jest grzech. Józef chciał mieć za małżonkę Maryję, nie? Pewnie chciał mieć potomstwo, pewnie chciał sobie jakoś to wszystko poukładać, nie? I naraz grom z jasnego nieba, przychodzi Pan Bóg i wszystko się burzy, tak? Mogłoby się wydawać, że nikomu, nawet wrogowi, nie życzylibyśmy takiego spotkania z Panem Bogiem, nie? Który okazuje się złodziejem, który okazuje się ostatecznie jakimś niszczycielem, wręcz potworem, tak? Nie oszukujmy się, pierwsze doświadczenie Józefa w tej sytuacji z Panem Bogiem to jest doświadczenie kryzysu. To jest moment, w którym jego plany, jego myśli, jego pragnienia są wprowadzone w kryzys.
Przychodzi doświadczenie, w którym wszystko to, co miał, wszystko, po czym stąpał, naraz się obsuwa. Traci grunt pod nogami. Odnalazł Maryję brzemienną. To jest próba, nie? Popatrzcie, w naszym życiu mamy swoje plany. Co się wydarzy w momencie, kiedy Pan Bóg objawia ci, odnajduje, że Pan Bóg ma zupełnie inne plany co do twojego życia? Co się dzieje w twoim życiu? Co macie ochotę, w jaką relację macie ochotę wówczas wejść z Panem Bogiem? Czy w ogóle macie ochotę wchodzić w jakąkolwiek relację, kiedy słyszycie takie słowo? Kiedy tylko możemy domyślać się co do tego, co Józef mógł czuć w swoim sercu. Jaki jest Pan Bóg w historii Józefa? Czy Józef rzeczywiście mógł poczuć to, że Pan Bóg jest Bogiem, który okrada, jest złodziejem, jest tym, który przychodzi, wszystko niszczy? Chcecie iść za takim Bogiem? Więc zadajmy sobie pytanie, jakiego Boga odkrywa Józef w swoim życiu i dlaczego odkrywa Go takim? I dlaczego odkrywa Go takim? Popatrzcie, Józef odkrywa Pana Boga tak naprawdę w dialogu. Kiedy przychodzi do niego anioł. Przychodzi oczywiście podczas snu, ale sen jest znakiem. Ten cały sen jest piękną, jedną wielką modlitwą Józefa. Józef rozeznaje na modlitwie. Józef nie ucieka. Józef rozeznaje na modlitwie. Przychodzi do niego anioł. Dlaczego we śnie, nie? Żeby pokazać, w jaki sposób Józef słucha. We śnie nie masz władzy nad samym sobą, jesteś uległy, nie? Jak ci się śni coś pięknego, to co? Możesz się łatwo obudzić, możesz się, nie wiem, chcesz zatrzymać ten sen jak najdłużej, nie? Masz władzę co do tego, nie? Budzisz się i koniec, nie ma snu. Albo inaczej, śni się coś okropnego, tak? I chcesz się wybudzić. Możesz, nie masz władzy, jesteś uległy snowi. W takim nastawieniu Józef słucha Boga. Jest uległy. Ale drugie znaczenie snu to jest to, że to jest śmierć. To jest śmierć. To znaczy, musi w tobie coś umrzeć w słuchaniu Boga. Musisz umrzeć ty. Musisz przejść na drugi plan. Żeby cokolwiek z tego zrozumieć, dopóki jesteś ty, dopóki jesteś w centrum, dopóki jest twoje ego, nic z tego nie zrozumiesz. Bóg będzie jako Bogiem, będzie się jawił Bogiem, który jest Bogiem zazdrosnym, Bogiem, który niszczy. A Bóg Józefowi objawia się i przychodzi do niego ze słowem niezwykle pięknym, nie? Ze słowem nie bój się. Z Ducha Świętego jest to, co się w twojej małżonce poczęło. Ale ty nadasz mu imię Jezus. Ty nadasz mu imię Jezus. Popatrzcie, to jest porównanie niesamowicie ważne, bo żeby przyjąć małżonkę, Józef musi umrzeć. Żeby przyjąć Boży plan, Józef musi umrzeć. Musi w nim coś umrzeć. Słuchajcie, to jest bardzo prosta definicja miłości, nie? To jest dawanie siebie. Jak chcesz naprawdę kochać, no to musisz umierać. Nie ma innej definicji miłości. Każda inna definicja jest jej wykrzywieniem, jest jej zaprzeczeniem. Dopóki nie umiesz umierać, nie umiesz kochać. Pamiętacie, kiedy Adam przyjął Ewę? W momencie, kiedy zasnął. We śnie przyjął Ewę. Nie? Pan Bóg stworzył podczas snu Ewę. Kiedy umierasz, możesz przyjąć.
I okazuje się w tym samym momencie, że ten Pan Bóg, który w pierwszym odruchu jawi się jako Bóg, który niszczy, który jest Bogiem zazdrosnym, który jest złodziejem, który przychodzi, żeby spenetrować moje życie, to, co jest w pierwszym odruchu dla nas takie naturalne, nie? W momencie, kiedy zaczynasz wchodzić z Bogiem w dialog, czyli uwaga, zaczynasz rozumieć tylko wtedy Boże rzeczy, kiedy jesteś w relacji z Panem Bogiem. Kiedy dajesz się Jemu prowadzić, kiedy jesteś uległy, kiedy chcesz słuchać Pana Boga. Bo co Józef w rzeczywistości słyszy? Słyszy najpierw objaśnienie, które może jeszcze mu niewiele mówi. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, ale Ty nadasz mu imię. Co to znaczy? To znaczy, Józefie, z niczego Cię nie okradłem. Chciałeś być ojcem, będziesz ojcem. Chciałeś być małżonkiem, będziesz małżonkiem. Chcesz mieć potomstwo, będziesz miał potomstwo po uszy, nie? Dzisiaj wszyscy my jesteśmy potomkami Józefa. W Jezusie jesteśmy potomkami Józefa. Wiecie, co znaczy imię Józef? Pan dodaje, Pan dodał. Nie tylko, że Józefa nie ograbił, nie, ale dodał. To, co się w pierwszym odruchu może jawić jako to, że Pan Bóg jest rzeczywiście Bogiem, który mnie okrada, tak? Bo zniszczył moje plany, bo wydaje się, że mi się życie naraz zawaliło, nie? W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że Pan Bóg ci dodaje, że Pan Bóg ci błogosławi, że Pan Bóg daje ci hojnie, o wiele bardziej hojnie, niż ty sobie jesteś w stanie wyobrazić. To jest Pan Bóg. My dzisiaj mamy tę wielką antyfonę, jest 9 antyfon przepięknych, które przygotowują nas dzień w dzień do Bożego Narodzenia. I dzisiaj wołamy o Adonai. Adonai Żydzi wymyślili dlatego, żeby nie używać świętego imienia Jahwe. Ale tym imieniem Adonai właśnie Pan Bóg się objawił Mojżeszowi w krzewie gorejącym. Dla Mojżesza to był niezwykły znak, nie? Że Pan Bóg spalał ten krzew, ale niczego z tego krzewu nie niszczył. Ten krzew pozostawał żywy. Tak samo jest z Józefem, popatrzcie, Pan Bóg go zapala. Wydaje się w pierwszym odruchu, że ten ogień jest zaraz zniszczy Józefa, nie? Że Józef nie jest w stanie podnieść tego wszystkiego. Że to, co daje Pan Bóg, jest zdecydowanie przewyższające jego możliwości. Tylko, że Józef jest człowiekiem modlitwy. Tylko, że Józef jest człowiekiem, który ma relację z Bogiem. Tylko, że Józef jest człowiekiem, który słucha Pana Boga. Który pozwala, żeby Pan Bóg mu to słowo, czy to wydarzenie, które przyszło w jego życiu, trudne może, nie? Żeby mu objaśnił. I objaśnia mu w taki sposób, mówiąc: Józefie, nie bój się, bo nawet jeśli teraz rzucam ogień na twoje życie, to ja niczego w tobie nie zniszczę. Co więcej, dodam. Co więcej, dodam. Ale żeby tak było, to w nas musi być najpierw ta uprzednia postawa, nie? Umiejętności umierania. Umiejętności kochania. Nie wiem, jakie plany macie na swoje życie. Ale jakście mieli już takie doświadczenie, w którym Pan Bóg wam te plany krzyżował, to może być to moment, w którym zaczniecie Go błogosławić. Dajcie się prowadzić Panu Bogu tak, jak się dał poprowadzić Józef, a będzie wam dodane. Nie dajcie sobie wmówić, nie, że Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że jest Bogiem, który niszczy. Bóg, jeśli rzuca na ciebie ogień, to po to, żeby wyprowadzić z tego, żeby ci dodać, żeby ci jeszcze obficie pobłogosławić, żeby pokazać, jak cenny jesteś w Jego oczach. Życzę wam, żeby ten wieczór i ten dzień i ten jeszcze Adwent, te ostatnie dni były tym czasem rozeznawania. Właśnie poddawaniu się woli Boga, szukaniu woli Boga w moim życiu.
z miłości. Nawet za cenę tego, że czasem we mnie musi coś umrzeć, mój egoizm, mój narcyzm. A będzie wam dodane.